Komentarz dnia. W studiu Henryk Szurubasz i jego goszczy. Dzień dobry. Dzień dobry, Marek Król. Dzień dobry, witam. I Jacek Orzuk, TV Republika, to w studiu w Krakowie. Dzień dobry Państwu. Zacznę od cytatu, a właściwie od dwóch. Chcemy, żeby władze miasta Gdańska, tak jak w całej Polsce, podeszły do tej rocznicy normalnie, w zadumie, ciszy, w modlitwie, składając kwiaty, a bez tego typu happeningów. Niestety, ale traktujemy to jako kolejną prowokację ze strony środowiska. Pani prezydent Dulkiewicz, powiedział dzisiaj radny Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński na specjalnej konferencji dotyczącej gdańskich obchodów wybuchu II wojny światowej. I co wzbudziło takie emocje? Otóż fragment wczoraj jeszcze był na stronach Urzędu Miasta. Zacytuję właśnie ten fragment. Na godzinę 15 zaplanowano Marsz Życia, czyli radosny pochód, który rozpocznie się nieopodal Teatru Szekspirowskiego. Stamtąd uczestnicy marszu przejdą pod Bramę Zieloną, gdzie zaplanowano koncert, tańce i wspólne świętowanie. Oczywiście po protestach, które się zaraz po tym wszystkim rozległy, zmieniono ten napis na zaplanowano Marsz Życia i wspólne przeżywanie rocznicy. Co panowie o tym sądzą? Tak, Marek Król. Moim zdaniem Kacper Płażyński ma absolutnie rację. Coś się pomieszało w głowie pani prezydent. Mówię, staram się być delikatny, ponieważ nie mamy się z czego cieszyć. Radośnie mogą świętować to oczywiście ci Niemcy, którzy uważają to za wielki sukces, wybuch II wojny światowej. Nie wiem, czy pani Dulkiewicz chce radośnie na przykład tańczyć na grobach 38 rozstrzelanych obrońców Poczty Gdańskiej, Polaków. Była to zbrodnia wojenna, ewidentna. I myślę, że tutaj rodziny obrońców Poczty Gdańskiej, już nie mówię o obrońcach Westerplatte, które na pewno żyją, no dla nich to jest chyba największy policzek. To radosne świętowanie wybuchu II wojny światowej, które zmasakrowało Polskę, zniszczyło ją dokumentnie. Wymordowano całą masę inteligencji polskiej i zwykłych obywateli. No z czegoż mamy tu się cieszyć jako Polacy? Nie bardzo rozumiem. Mówi pan prezydent Dulkiewicz, ale podejrzewam, że to nie ona pisała, nie ona jest autorką tego tekstu, który przeczytałem na początku. No tak, ale ona, ta pierwsza wersja była o radosnym świętowaniu, potem wykreślono to, no ale w dalszym ciągu formuła zachowana została, radosnego pochodu, który ma przejść właśnie od tego szekspirowskiego teatru pana profesora Limona do centrum. Ja rozumiem, że na końcu będzie jakiś w tym żywym, radosnym pochodzie ułożył, nie wiem, swastykę czy jakieś symbole, które wtedy dominowały. No tutaj już chyba pan jednak przesadza. No ale no, to jedyni, którzy mogą się cieszyć, to mówię, jak powiedziałem wcześniej, to są ci Niemcy, którzy uważają to za triumf III Rzeszy i za wielki sukces. Dla nas to był początek ogromnej tragedii narodowej. Znaczy słowa o radości i o świętowaniu zostały zamienione po prostu już w tej drugiej wersji komunikatu. Już nie ma tych słów. No tak, ale to znaczy, że bezrefleksyjnie coś takiego użyto i to jednak dalej w obiegu takim publicznym funkcjonuje. To znaczy, że władze miasta na czele z panią prezydent nie mają jakiejkolwiek wrażliwości, nie mówię o utożsamianiu się z historią, z pewną lojalnością, z patriotyzmem, nic z tych rzeczy. No, chcą zrobić jakąś przyjemność albo wodę z mózgu chcą zrobić Polakom i tym, którzy będą to obserwowali. Nie mamy się, powtarzam panie redaktorze, czy nie mamy się z czego cieszyć. Naprawdę. To nie jest radosne święto dla Polski i Polaków. Jacek Orzuk. Zgadzam się z panem rektorem Markiem Królem. 1 września 1939 roku to jest jedna z najgorszych, najtragiczniejszych dat w historii Polski. Myślę, że każdy, kto chodził chociażby przez chwilę do szkoły, powinien sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast nie mam słów wobec tej żenady i wobec tej głupoty prezentowanej przez władze Gdańska, przez panią prezydent Dulkiewicz. Ja opiszę tylko, jak wyobrażam sobie to świętowanie radosne w kategoriach takiej mrożkowskiej groteski. Otóż pani Dulkiewicz może pojechać w takim korowodzie, w tym rydwanie, który zakupiło miasto Gdańsk za 150 tysięcy złotych. Pamiętamy, że w rydwanie jeździła Iris, czyli bogini tęczy, nomen omen, więc pani Dulkiewicz jak najbardziej się tam znajdzie. No i co? No i potem przesiądzie się z rydwanu do tramwaju z napisem Danzig, oczywiście napis sporządzony gotykiem. Spotka tam się z wiceprezydentem, który powtórzy swoje słowa, że tam Niemiec powiedział złe słowo, Polak powiedział złe słowo i tak
wybuchła II wojna światowa, a na koniec będzie nawoływać do głosowania na Platformę Obywatelską, mówiąc, że Platforma jest niszczona zarówno przez Czerwonych, jak i przez PiS. Po niemiecku to będzie Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Dziękuję. Aleksandra Adulkiewicz dzisiaj na Twitterze napisała: w zgodzie budować przyszłość, takie przesłanie pojednania w imię dobrosąsiedzkich relacji, szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, popłynie z Gdańska w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września. Przyjedzie kilkuset Polaków, Niemców, Żydów. No są pięknie wzruszające te sposób zaklinania historii przez panią prezydent Dulkiewicz, tyle że to jest taka typowa nowomowa, którą kiedyś nazwano kiczem polsko-niemieckiego pojednania, ponieważ ja uważam, że to jest kicz, po prostu to tak zwane pojednanie, ponieważ większość Niemców po pierwsze nie zna historii, po drugie większość nie tylko Niemców i Europejczyków nie zna tragedii narodu polskiego w II wojnie światowej. To nie była okupacja Belgii, to nie była okupacja Francji, to zupełnie była inna rzeczywistość, gdzie ludzie ginęli, w każdej chwili mogli być rozstrzelani i byli mordowani właściwie każdego dnia, o każdej godzinie tutaj w Polsce. Więc powiem krótko, nie jestem dyplomatą, więc nie muszę się trzymać pewnych reguł. Pani Dulkiewicz realizuje niemiecką narrację w Gdańsku. Niemiecka narracja już w 56. BND dostało zalecenie, czyli wywiad niemiecki, żeby na różnych spotkaniach, konferencjach zamieniać słowo Niemcy na naziści i wprowadzać pojęcie polskie obozy koncentracyjne ze względu na lokalizację rzekomo geograficzną. I ten proces jest realizowany. To jest realizacja narracji niemieckiej na terenie polskim. Uważam, że nie powinniśmy do tego dopuścić, bo jak to mówi UNESCO, takie hasło UNESCO, kto zapanuje nad naszym historią, nad naszymi myślami, to zapanuje nad nami. No, nie możemy ulec tego typu narracji. No dobrze, a to w takim razie, jeżeli chodzi o czczenie pamięci ofiar, które naród polski również poniósł w wyniku II wojny światowej, to nie powinno się zapraszać na przykład polityków niemieckich na tego rodzaju czczenie pamięci? Nic takiego nie sugerowałem. Natomiast takie pojednanie katów z ofiar... Jak powinno w ogóle wyglądać prawdziwe pojednanie? Myśmy popełnili mnóstwo błędów. Nie mamy teraz czasu, żeby tak, na przykład uznanie mniejszości niemieckiej, gdzie symetrycznie Niemcy nie przeprowadzili tego procesu. Nie ma mniejszości polskiej. W prawie niemieckim nie ma czegoś takiego. Dzisiaj była wypowiedź przedstawiciela niemieckiej. Argument strony niemieckiej pana Gallo, jak dobrze pamiętam, który stanął po stronie pani Dulkiewicz, no bo pani Dulkiewicz realizuje tą narrację właśnie ziomkost niemieckich, które uważają, że ziemie zachodnie, a szczególnie Gdańsk, są częścią Niemiec. Ja powiem tak, że my za bardzo ulegamy tej narracji. W Landtagu w Niemczech, który miałem okazję zwiedzać w Hanowerze, na przykład jest mapa z 1937 roku, jak się wchodzi do holu głównego. Kiedy zapytałem Niemców, to oni twierdzili, że to przez taką nostalgię, natomiast to nic nie znaczy w polityce. No to po co jest taka mapa? Jeszcze pogoda tak? W telewizji ZDF bodajże była w latach 70. Przedstawiana pogoda na mapie sprzed II wojny światowej. To teraz inne tematy już z bieżącej polityki. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zrezygnowała z działalności w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Po ogłoszeniu przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę listy w okręgu łódzkim, prezydent wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że proponowała inny kształt listy, który nie zyskał akceptacji. No i dlatego rezygnuje z pracy w sztabie. Sławomir Neumann z Platformy mówi tak: jej wizja była wizją defensywną. No musiałby rozwinąć tą myśl, co to oznacza to określenie defensywne. No, to jest przeciwieństwo do ofensywy. Tak, ja tak to rozumiem. Rozumiem, że pan Tomasz Zimoch jest ofensywną tak propozycją. Nie znam przebiegu tej dyskusji, natomiast odnoszę wrażenie, że trwa delirium Platformens i to delirium reprezentuje Grzegorz Schetyna, który nabiera ludzi głównie z lewicy, ale nie tylko, nabiera różnych celebrytów na tą listę.
po to, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. Tak mówi, nabiera również i zabiera. Jerzy Wenderlich podobno startuje do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej. A najlepsze w tym wszystkim jest, panie redaktorze, to, że jako SLD-owiec, a tymczasem SLD ma osobną, z osobnej formacji z Razem i z Wiosną idzie, więc ja tego nie rozumiem. Czyli moim zdaniem zabieg Schetyny jest w takim celu, że może pozyskać elektorat posperelowski i on o tym doskonale wie. I jego największym przeciwnikiem w tych wyborach jest tak zwana lewica SLD Razem i Wiosna, która może osłabić wynik wyborczy. Stąd takie rozłupanie, próba rozłupania, rozczłonkowania lewicy. PSL moim zdaniem nie będzie się liczyło, zwłaszcza jak pójdzie samo do tych wyborów. Więc jego działanie jest niby racjonalne. Czy to przyniesie jakiś efekt? No, mamy 30 lat po upadku PRL, a w dalszym ciągu, jak widać, wyniki na przykład Włodzimierza Cimoszewicza w Warszawie, ten sentyment post-PRL-owski jest dość silny i tam żeruje właśnie Grzegorz Schetyna. Na co liczy Grzegorz Schetyna, pana zdaniem, Jacek Orzuk? Ja, obserwując tworzenie się list Platformy Obywatelskiej, mam tylko jedno podstawowe pytanie. Gdzie jest mój popcorn? Dlatego, że jeśli chodzi o to, co tam się dzieje i będą się dziać jeszcze ciekawsze rzeczy, im bliżej wyborów, tym jeszcze ciekawsze rzeczy się będą dziać. Już teraz donoszą jaskółki o tym, o konflikcie pomiędzy panem Grupińskim, panem Szłapką, jeżeli chodzi o obecność na listach, więc to jest kwestia pogodzenia Platformy i Nowoczesnej. To jest też kwestia dopuszczenia odpowiedniej liczby kandydatów, którzy nie kojarzą się z Platformą, takich jak w wyborach europejskich. Takim kandydatem był Tomasz Frankowski, który uzyskał bardzo dużą liczbę głosów, więc Nowoczesna, Platforma, te wszyscy bezpartyjne, tak zwani bezpartyjni samorządowcy, ci wszyscy, którzy chcą tworzyć tę koalicję niepartyjną, o której mówi Grzegorz Schetyna, plus jeszcze celebryci, czy sportowcy, czy jacyś aktorzy, którzy nie kojarzą się z polityką, żeby ten wynik Platformy windować, więc tworzenie się list jest bardzo ciekawym wątkiem w tych wyborach. Rajd Hajdar kandyduje do Sejmu. Taką informację podały dzisiaj media, ale przepraszam, ojciec, to jest ojciec Emila Hajdara. Wystartuje jako jedynka, ale... W hełmie. Tak, ale Platforma Obywatelska mówi, że tak, a Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi, że to z jego klubu ma wystartować. No właśnie, bo on był członkiem, czy w kanale sympatyzował z SLD, więc dostał tutaj bardzo... Tutaj mamy też zamieszanie. Bardzo dobry wynik dostał w wyborach do Sejmiku Lubelskiego, chyba jeden z wyższych w całej Polsce i stąd na kanwie tego zwycięstwa ma być jedynką. Redaktor Orzuch wspomniał tutaj o Poznaniu. Ja się dziwię, że Grupiński, stary Schetynowiec, nie otwiera listy w Poznaniu, tylko pani Joanna Jaśkowiak, czyli małżonka obecnego prezydenta Poznania. Trudno to zrozumieć. A tymczasem Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15 przechodzi do Prawa i Sprawiedliwości. No to było już przewidywane dość dużo wcześniej. No tak, ale to parę dni temu była taka informacja, natomiast dzisiaj jest to potwierdzenie. Co to oznacza dla Kukiz 15 na przykład? No, Tomasz Rzymkowski był silną, wyrazistą postacią, więc utrata takiego posła to jest duża strata i w tej chwili mam takie wrażenie... Dotychczasowy wiceszef klubu. Tak, mam wrażenie, że rozsypuje się Kukiz i właściwie kompletnie się pogubił, ponieważ już tych przejść jest dość dużo. To jedno zdanie w takim razie jeszcze na zakończenie Jacka Orzoga. No właśnie, jeszcze nieoficjalne informacje są takie, co jest tajemnica Poliszynela, że akurat Tomaszowi Rzymkowskiemu się udało, natomiast bardzo wielu stosunkowo relatywnie posłów Kukiza chce przejść do PiSu, tylko nie są chciani przez PiS wszyscy, a zwłaszcza ci, co bardziej kontrowersyjni. Jacek Orzuk, Telewizja Republika ze studia w Krakowie i Marek Król, publicysta. Dziękuję bardzo. Ze studia w Warszawie. Był to komentarz dnia.